poszłam na chwilkę na pole wyprowadzić tego postrzelonego mojego psa. Mamy dzisiaj mega, ale tą mega piękną pogodę. Już taka prawdziwa wiosenna, nie wiem czy widać. Przed świętami udało się nam złożyć kuchnię. Jeszcze nie do końca, jak widzicie, tu jest jeszcze listwa nieprzymocowana. Brakuje nam też zmywarki. Tutaj takie będziemy dorabiali cargo. Tutaj jeszcze też jakąś szafkę musimy domówić. No i oczywiście tutaj jeszcze okap, jeszcze jedna szafka i tutaj taki mały może regalik. Tak się już cieszę z tego, co jest. Powoli sobie kuchnię rozpakowywuję. Jeszcze będzie szafa, bo lodówka stanie w szafie. I obok myślę, żeby tutaj dokupić taką komodę. Rozpakowywujemy pierwsze pudła. W ogóle powynajdywaliśmy rzeczy, o których w ogóle zapomniałam. Pełno formek do lodu. Jakieś mieszadełka. Też pewnie kiedyś kupione w Biedronce. I tutaj jeszcze do mrożenia. Też takie kostki. Tutaj zwykłe kwadraciki. Tutaj były takie jednorożce. Śnieżynki. I tutaj jeszcze flamingi, kaktusy i ananasy. I znalazłam swoje foremki. Te malutkie. Co ty tu robisz? Haluję autem. Jestem opalał. Chodź, przesiadaj się, bo jedziemy. Nie spadnie. Wróciliśmy właśnie z zakupów. Ja skończyłam rozpakowywać sobie kuchnię. Powoli zabieram się za obiad. Robię dzisiaj tak na szybko takiego kurczaka w sosie pieczarkowym z ziemniakami. I nie wiem jak u Was, ale u nas zapowiadają, że ma zacząć sypać. Nie wiem, czy to tutaj widać. Chyba nie. Ale jedna patelnia odparzyła mi tutaj płytę. I byłam dzisiaj specjalnie za płynem. Polecili mi w sklepie taki i mam nadzieję, że on coś pomoże. Płytę spryskałam i zostawiam ją tak na 5-10 minut. Niech sobie to tutaj popracuję. No i tak jak myślałam, płyn nic nie zdziałał. Nie doczyściło nadal. Chcieliśmy właśnie przed chwilą z Lidla i tak na szybko Wam pokażę, co kupiliśmy. Wziąłam sobie taką paprykę konserwową do kanapek, bo ostatnio miałam ochotę, a właśnie nie miałam. Do rosołu na niedzielę wziąłam pietruszkę i do ziemniaczków koperek. Tutaj taka zwykła jarzynka. Dwa razy sałatę i tutaj sałatę lodową. Wzięłam gorzką czekoladę. Będę robić może dzisiaj brownie czekoladowe. No, tutaj makarony, śmietany, ryż. Wzięłam nowość z Lidla, chyba nowość. Krem proteinowy. Smakuje podobno tak samo jak Nutella, a ma dużo mniejszą zawartość cukru. Wzięłam sobie takie dwa. Tutaj pobrałam mięsa. Sobie wziąłem takie lody, miniaturki, one są takie malutkie, no i tutaj pieczywo. W takim miejscowym u nas sklepie kupiłam sobie taką mniejszą patelnię, bo nie miałam, brakowało mi takie malutkie właśnie. I pobrałam sobie też takie torebki, ja je używam do mrożenia i one mają tutaj taki zamek, super mi się sprawdzają. Wziąłam sobie jedne właśnie większe, a drugie takie mniejsze. No i tutaj już na obiad sobie wzięłam mięsko, pieczarki, tutaj śmietankę, jogurt i pomidory. Tak myślałam, że zrobię może właśnie piersi w sosie pieczarkowym. Coś z tego będę zaraz wymyślać. Okej, ja idę gotować i mniej więcej Wam pokażę, jak nasz obiad będzie dzisiaj wyglądał. Fileta sobie przygotowałam, ja go delikatnie właśnie tutaj rozbiłam, obsypałam pieprzem i wegetą i będę go marynować. Marynatę sobie zrobiłam, tutaj dałam odrobinę oleju, przyprawy do gyrosa chyba, sos sojowy, czosnek, pieprz i koperek i to wszystko razem wymieszałam. I tutaj będę właśnie wrzucać moje filety. Ja sobie to wszystko fajnie obtoczę, zamarynuję tak na godzinkę do lodówki i później podpiekę na patelni. Mój kurczak idzie się właśnie tutaj relaksować do lodówki. A ja za ten czas zabieram się za robienie sosu. Cześć. Cześć. A pomachać? Powiedz cześć dziewczyny. Cześć.
No super! Filety mi się tutaj już podsmażają. Ja sobie tutaj przygotowuję sos. Pieczarki na masełku sobie poddusiłam. Tutaj dolałam sobie odrobinę wody. Za chwilę będę doprawiać wegetą pieprzem. Na sam koniec już wcisnę czosnek, a później zaleję odrobiną śmietanki. I on zrobi się mi taki fajny kremowy. Filet i sos wyszedł naprawdę przepyszny. Ja uciekam jeść. Byłam na szybkiego w Rossmanie. Kupiłam magiczną gąbkę i taki płyn do płyt. Na Facebooku go dużo osób polecało właśnie do tego typu zabrudzeń. I powiem Wam, że już większa część zeszła. Tutaj został jeszcze kawałek. Zalałam go jeszcze raz. Odczekam 10 minut i wyczyszczę. I mam nadzieję, że zejdzie. Chyba się udało. Kurczę, nie widać. Ale tylko taki maleńki zaciek jeszcze. Mogę powiedzieć, że to i to jest super. Dało radę. A to była kasa wywalona w błoto. Nie nadaje się. Gąbka i ten płyn. Wszystko zaszło. I jeszcze tak na szybko Wam opowiem o moim ostatnim odkryciu od Nestle. Jest to produkt właśnie odżywczy dla dzieci, które są niejadkami. Wiem, że ja już tego dosyć zużyłam sporo. Dodaję mu to właśnie do naleśników, do racuszków, do takich różnych potraw. I ja u Igora widzę bardzo dużą poprawę, jeśli chodzi właśnie o żywienie. Zaczął jeść zdecydowanie więcej różnych innych rzeczy niż dotychczas, bo do tej pory jadł tylko w kółko jedno i to samo, a teraz już właśnie coraz bardziej zaczyna poznawać nowe, inne rzeczy. Jest łatwo dostępny, możecie go dostać w każdym Rossmanie.